Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejne wyrażenia z testowania gry, tym razem nazwanej Burst Fire. Gierka, która no, potencjalnie spodobać się może fanom takich powiedzmy troszeczkę taktycznych strzelanek, gdzie po prostu mamy jedno życie i wraz z oddziałem, czy powiedzmy z kolegami mamy pokonać zespół przeciwnika. O tym tytule, co ciekawe, dowiedziałem się dzięki takiemu trochę newsletterowi i zgadnijcie od kogo. Od twórców różnie ocenianego Warzy. AK Infestation. Zapraszano mnie tam niby ekskluzywnie do testów gry Burst Fire. Jednak okazało się, że klucz, jaki mi tam działa, no to działa też każdemu, kto chciał go wpisać wiele razy. Niemniej jednak postanowiłem rzucić okiem i nawet podczas gry spotkałem paru Polaków, kto wie, chyba nawet widzów, skoro zaczepiali mnie w grze. O co tutaj chodzi? Mamy dwie grupy: atakujących i broniących. W wersji pre czy tam Closed Alpha z czerwca 2015 roku mamy dostępną niestety tylko jedną mapę, która może wyglądać tak, jakby tych map było kilka, jednak po prostu zaczynamy jako atakujący z różnych stron w zależności od głosowania. Burst Fire, według zapowiedzi, ma być grą w modelu buy to play, czyli kupujemy raz i gramy bez mikropłatności, bez żadnych dodatków itd., chociaż w wykonaniu twórców Warzy to może różnie wyglądać. Pytanie, czy to się sprzeda, kiedy pod koniec roku 2015 wychodzi Rainbow Six Siege? No, zobaczymy, czy cena Burst Fire nie będzie za wysoka. Rozgrywka polega na razie na jednym trybie gry. Jedni atakują, drudzy bronią, jak mówiłem. Na początku dobieramy sobie kwibunek, obrońcy mają na do dyspozycji różnego rodzaju zasieki, płyty pancerne, deski do zabijania, ścian, czy tam powiedzmy drzwi, okien i tak miny laserowe, no i tego typu przedmioty. Kiedy obrońcy stawiają swoje przeszkody, planują powiedzmy obronę, atakujący wcielają się w nalot małych, skaczących kulek. I mają po prostu za zadanie przebadać pozycję wroga, ustalić, gdzie jest tak zwany Intel, czyli stanowisko komputerowe oraz zaplanować kierunki ataku. Możemy zaznaczyć punkty, na przykład które inni gracze z naszej drużyny będą widzieć i które sugerują, którędy chcemy zaatakować czy po prostu ustalić jakąś taktykę działania. Następnie wybieramy ekwipunek, bronie, celowniki, granaty albo inne dodatki w postaci przykładowo kamer takich właśnie w formie kulki, tego UAV, czyli powiedzmy tego drona, albo innych. Przechodząc do rozgrywki, atakujący wybierają lub... Inaczej. Głosują na punkty respawnu i rozpoczynamy zabawę. Niestety, pierwsze co uderza w twarz, grając w Burst Fire, to niesamowicie brzydka oprawa graficzna. Tytuł bazuje na DX9 albo 11, w zależności jaki sobie tam w opcjach wybierzemy, a mimo to na maksymalnych obrotach gra wygląda jak jakaś strzelanka sprzed 10 lat. Ja rozumiem, że jest to pre-alpha, closed alpha, taka maksymalnie wczesna wersja, ale moi drodzy, dzisiaj takie alfy czy bety są po prostu elementem marketingu, reklamy. Ten Etap produkcji gry już praktycznie nie służy do łatania błędów, tylko po prostu do zaprezentowania swojej gry. No ale dobrze, spróbujmy wykrzesać jakieś zalety. Fakt, faktem zabawa jest dość przyjemna. Znośnie przyjemna, taka taktyczna, taka skradankowa, gdzieś trzeba zajrzeć. Em... Przemyśleć, gdzie może być przeciwnik. Trzeba się wychylać za rogów, rzucać flesze na przykład w miejscach, gdzie na pewno jest jakiś przeciwnik. Chociaż i tutaj pojawia się kolejny zgrzyt, bo granaty rzucane są przez postać z nad głowy, w tym sensie. Czyli chyba, no dziwnie, tak? Czasami kucając przy drzwiach czy próbując rzucić granat przez jakąś, powiedzmy, przestrzeloną deskę no możemy uderzyć w sufit albo we framugę, a nie na środek pokoju. Mechanika rzucania granatów jest po prostu absurdalna. Na niektórych ścianach czy podłogach można też, co ciekawe, założyć ładunki C4 wybuchowe, zasieki, można na przykład przecinać jeżeli mamy odpowiednie nożyce, chociaż te zasieki dziwnie działają, bo one po prostu spowalniają naszą postać. Większość tych drewnianych barykad w oknach czy w drzwiach można przestrzelić w paru miejscach, Czyli można wystrzelać jedną deskę z kilku, jakie są zamontowane po prostu na, na framudze drzwi. Nie ma tutaj powalenia, tak? Czyli jeżeli otrzymamy serię w plecy, to do końca rundy jesteśmy martwi. Możemy sobie wyjść, możemy poczekać. Na razie w tej grze nic się nie zdobywa, żadnych punktów czy czegoś w tym stylu. Problemem jest tylko to, że niektóre osoby po prostu wychodzą z gry. Miałem sytuację, kiedy moja drużyna miała pięciu graczy, czyli komplet, a przeciwnik miał jednego. I to była cała walka, co zresztą widzicie właśnie teraz na ekranie. Strui jeden headshot z mojej strzelby czy tam z mojego karabinu. I koniec rundy. Na kilkadziesiąt przegranych rund zawsze kończyło się eliminacją przeciwników, tak? czyli po prostu albo moi wszyscy zginęli, albo zginęli wszyscy przeciwnicy, a nigdy nie doszło na chyba 20-30 przegranych rund do tego, żeby schakować tego całego Intela. Kolejny problem to hitboxy. Zdaje się, że na razie jest jeden. Na całe ciało. Seria w głowę naprawdę nie jest tutaj specjalnie śmiertelna. Tymczasem snajperka w tych ciasnych pomieszczeniach zabija na jeden strzał w stopę. Jeżeli pojawią się tutaj jakieś inne tryby gry, powiedzmy, że jeżeli optymalizacja Burst Fire zostanie poprawiona, jeżeli zmieniona zostanie mechanika, w której postacie suną po tych teksturach, a nie chodzą, tak, moi drodzy, kiedy y, noga dotyka tekstury, to postać sunie dalej, tak? Nie odbija się i idzie dalej, tylko po prostu sunie. Jest to, ono dziwne. To może, może ta gra ma jakieś małe szanse. Na razie moje wrażenia po Alpha Testach y, Burst Fire są bardzo proste. Jest to po prostu... Krapek, którego nie warto tykać póki co, no, gra, no musi zostać odpowiednio poprawiona, skryptowana, yy, ulepszona trochę graficznie. No, jeżeli nie pojawi się tutaj więcej treści, to ta gra w mojej ocenie po prostu nie przeżyje. Ode mnie miniaturka bardzo mocno pomarańczowa, czyli gra jest po prostu słaba. Zagrać, jeżeli chcecie, naprawdę macie klucz dostęp, można spróbować, ale naprawdę gra jest słaba. Dlatego nie dostaję ode mnie oceny czerwonej, bo tej gry, no powiedzmy. Nie odradzam maksymalnie, ale naprawdę nie jest to dobry tytuł. Tyle.